jest dla mnie wyróżnienie, że to wszystko, co przez te 50 lat robiłem, ma bardzo ważny sens, bo jest takim drobnym elementem całej naszej kultury, a wiadomo, że bez kultury nie ma nas, nie ma Polski po prostu. Ta kultura jest tym fundamentem, na którym kolejne pokolenia budują swoją ojczyznę, tożsamość, państwowość. Także dla mnie to jest bardzo ważne wyróżnienie. To jest taki moment, kiedy Polska może oddać hołd wielkim artystom czy ludziom kultury, bo nie wszyscy z tych osób, które są honorowane, to są twórcy. Trzeba też oddać, że wielu z nich to są albo naukowcy zajmujący się kulturą, albo organizatorzy kultury. Polska kultura jest tak wielobarwna, wieloaspektowa, że mamy już 17 kategorii. Trzeba wspomnieć o dwóch osobach, o pani Barbarze Kraftównie i panu Franciszku Pieczce, którzy otrzymali nagrody za całokształt twórczości. To jest dla nas wszystkich bardzo ważna nagroda, ponieważ oznacza uznanie ze strony najwyższych władz państwowych. Oznacza, że to, co robimy, miało sens od samego początku. To jest nagroda dla pewnej grupy ludzi, którzy uwierzyli w to, że Aleksander Ładoś i jego dyplomaci naprawdę istnieli i naprawdę dokonali to, czego dokonali, czyli podjęli próbę ratowania ponad 8 tysięcy ludzi z zagłady. Związek Podhalan tego roku obchodzi jubileusz, 100 roków jak został założony. Dlatego jest ta nagroda w tym roku, w 2019, ma dla nas wyjątkowe znaczenie, bo jest to jak gdyby uhonorowanie, a też ukoronowanie działalności wielu pokoleń góroli, którzy w Związku Podhalan działali na rzecz nie ino Polski, ale jest przede wszystkim naszej małej ojczyzny. Jest to wielkim zaszczytem i chlubą, że możemy organizować tą wybitną galę dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki takim nagrodom wiemy, jak wiele wybitnych twórców jest, a cieszy nas to, że w jednym czasie ci twórcy spotykają się właśnie na gali Nagród Ministra Kultury. Jak serce ma dwie komory, tak również duma rozbiera podwójnie. Ponieważ nagrodę otrzymali twórcy, którzy nagrali kartkę z powstania w technice VR. Narodowe Centrum Kultury było koproducentem tego filmu.